Ligi zbliżają się do końca sezonu 2015. Na ostateczne wyniki jednak jeszcze musimy poczekać kilka tygodni. Wszystko ze względu na przełożenie jednej z rund. Rajdowcy w styczniu jeszcze będą jeździć na kont od tego roku. W niedzielę odbył się więc 11 start sezonu, nazwany rundą 12. Tym razem wszystko było inne, mocno klimatyczne. Organizatorzy wpadli na pomysł, by zorganizować nocne jeżdżenie. Gdy zapadły ciemności, a tor było oświetlane sztucznym światłem, wyglądało to imponująco. Jak zwykle w szranki stanęło kilkudziesięciu kierowców w różnych kategoriach. W najsłabszych samochodach, czyli grupie Mini, wygrał Michał Postawka we Fiacie Cinquecento. W klasie Mini Plus na starcie 12 zawodników. Najlepszy Rafał Dyna Print Automoto w Subaru Justy. Grupę Compact wygrał Adam Balcerak w Hondzie CRX. Kolejne kategorie zakończone natomiast zwycięstwami Dariusza Zapała w BMW E30, Tomasza Jarosińskiego w Mini Cooperze S i Tomasza Śliwy w Subaru Imprezie. Czekamy na ostatnią próbę 2015 roku, która, jak wspomnieliśmy, powinna zostać rozegrana w pierwszej połowie stycznia roku przyszłego. Wtedy też oficjalne wyniki i medale dla najlepszych we wrocławskiej lidze Time Attack i we wrocławskiej lidze rajdowej. Niedzielny mecz był ostatnią w tym roku okazją, żeby zobaczyć wrocławski zespół. Na zimową przerwę Śląsk udał się z porażką. Wrocławianie od kilku tygodni mają problemy z liczbą zawodników. Zaczęło się od odejścia trzech zagranicznych graczy. Później ich drogą poszedł Michał Adamuszek. Dziury zespół łata juniorami. Nadzieje na korzystny wynik niedzielnego meczu jednak były, bo obie drużyny przed spotkaniem miały zaledwie po 4 punkty i zamykały tabelę. Przed rozpoczęciem meczu wszyscy uczcili pamięć zmarłego w piątek Andrzeja Lewandowskiego, legendy wrocławskiego dziennikarstwa. Co działo się na parkiecie? Początek należał do Stali. Po 15 minutach było 10-7. Śląsk w grze trzymał praktycznie Bartłomiej Koprowski, który do przerwy miał 6 bramek na koncie. Pomagał mu reprezentant kraju Jakub Łucak. Dzięki tej dwójce wrocławianie, kiedy schodzili do szatni, przegrywali zaledwie 15-16. Druga połowa była doskonale znanym w tym sezonie odcinkiem. Bez odpowiedniej liczby klasowych zawodników nie da się prowadzić walki przez 60 minut. I faktycznie w końcówce Stal zagrała koncertowo, uzyskując nawet 8-bramkową przewagę. Śląsk znów był bezradny. Jakub Łucak ze Śląska rozpoczyna nowy etap tego sezonu. Dziś rusza na skrypowanie kadry i będzie walczyć o miejsce w reprezentacji na Euro 2016, które, przypomnijmy, w Polsce, także w hali stulecia we Wrocławiu. Z jego zdrowiem jest już wszystko w porządku, zapewnia. No, moje kolano bardzo dobrze, jest już w porządku. Może jeszcze nie jest tak jak przed tym drugim urazem, ale powolutko wracam do siebie, także jestem dobrej myśli. Trudna sytuacja w klubie spowodowała, że Łucak z wytęsknieniem czekał na zgrupowanie reprezentacji Polski w piłce ręcznej. Czekam na ten grudzień, na ten 14 grudnia, aż się zaczną przygotowania. Czekałem na to bardzo długo i już się w sumie nie mogę doczekać, kiedy to będzie. Mistrzostwa Europy Szczypiornistów w styczniu, także we Wrocławiu. Pierwsze mecze Superligi w 2016 roku, natomiast w lutym. Zabawa i gra to dwa hasła przyświecające zazwyczaj turniejom organizowanym dla dzieci. Nikt od trenerów nie powinien wymagać wyniku sportowego, a powinniśmy rozliczać szkoleniowców za postęp, rozwój umiejętności dzieci i rozpalanie miłości do danego sportu. Po uszy zakochani w futbolu są ci młodzi, którzy gościli na Stadionie Olimpijskim. Nieważne, która grupa wiekowa, jaki wzrost zawodnika, jakie wtajemniczenie w tajniki futbolu. Istotne, że z uśmiechem na ustach i z wielką ambicją. Uczestnicy zmagań pozostawili po sobie bardzo dobre wrażenie. W najstarszej kategorii wziął udział aż 12 zespołów. Wszystko zakończyło się triumfem Dolnego Śląska. Górnik Wałbrzych w finale pokonał Orła Piątkowisko aż 7-1. Trzecie miejsce zajął Śląsk Wrocław. W zmaganiach grupy 2005 pierwsza lokata dla UKS-u Kiełczów Akademii. W tym roczniku o podium biły się trzy zespoły w tzw. rundzie finałowej. Najwięcej punktów na swoim koncie zgromadził UKS. O jeden mniej Polonia Wrocław, o trzy mniej Śląsk. W rywalizacji wziął udział aż 18 zespołów. Wrocławski finał obejrzeliśmy w grupie 2006. Śląsk pokonał Parasola 4-0. Najniższy stopień podium dla AP Oleśnica. Kolejny rocznik i choć młodszy, to zafundował kolejne emocje. Tym razem rewanż we wrocławskim finale. Parasol lepszy od Śląska, wygrywa finał 3-2.
Parasol w tym roczniku króluje, bo trzecie miejsce zajęła też druga drużyna tego klubu. W starciu grupy z 2008 roku wziął udział 10 drużyn. Najlepsi przyjezdni w decydującym meczu zespół FA Leszno pokonał Olimpik Wrocław 2-1. Trzecią pozycję wywalczył AP Champions. Na koniec najmłodsi do wrocławskiego turnieju zgłosiło się 10 ekip sześciolatków. Potrójne zwycięstwo w stolicy Dolnego Śląska. Na podium bowiem stanęli kolejno gracze Olimpiku, Parasola i Śląska. Kolejną imprezę cyklu Gold Game Cup zaplanowano na 23 stycznia. Jako pierwsze do boju przystąpiły panie. Po bardzo zaciętej walce o trzecie miejsce lepsze okazały się drukarki pokonujące Bombardino 2-1. Tytuł mistrzyni otwartych mistrzostw Wrocławia obroniły zawodniczki KRD Elpar, pokonując w dwóch setach Nazgule. Ostatnim akcentem rywalizacji były mecze mężczyzn. W starciu o najniższy stopień podium lepsi okazali się doświadczeni zawodnicy TS Teco Generacja, pokonując XXL Volley 2-0. Mecz o pierwsze miejsce zakończył się zwycięstwem Bikko Plastu nad drukarzami, a na MVP turnieju męskiego, dodajmy, została wybrana kobieta rozgrywająca Bikko Plastu, Magdalena Day. Ciekawe, prawda? Ciekawe były też nagrody, choć dla siatkarek i siatkarzy amatorów najważniejszy jest sam udział w zawodach. Przygotowano puchary dla czterech najlepszych zespołów wśród kobiet i mężczyzn, bony rzeczowe o wartości 600, 450, 300 i 200 zł osobno dla kobiet i mężczyzn na sprzęt sportowy firmy Jako. Do tego były medale dla tych, którzy oczywiście stanęli na podium. Mistrzowie dodatkowo otrzymali zaproszenia do Fitness Academy, wicemistrzowie zaproszenia do Pizza Station. MVP męskich finałów Magdalena Day ma piękną pamiątkę. Za indywidualne wyróżnienie otrzymała koszulkę reprezentacyjną Jakuba Jarosza z autografem. Sezon siatkówki OMW przeszedł do historii. Ta dyscyplina znów zdominowała pozostałe. Oba biegi to wydawać się może mocno odległa perspektywa. Każdy sportowiec jednak wie, że do wielkiego wysiłku nie można się dobrze przygotować w miesiąc. Doskonale zdają sobie z tego sprawę też organizatorzy. Szybko więc rozpoczęli przygotowania do dwóch największych biegów w mieście. Podstawową zmianą albo uzupełnieniem jest to, iż w 2015 roku nawiązaliśmy współpracę z Europejską Stolicą Kultury. W 2016 roku, kiedy Wrocław będzie gospodarzem właśnie jako stolica kultury tej wysokiej w Europie, chcemy połączyć i pokazać jak najwięcej styków między sportem a kulturą. Udało nam się w 2015 roku pokazać piękno Wrocławia poprzez wspaniałe iluminacje mostów i projekt Mosty. Natomiast w 2016 roku chcemy pokazać coś, czego jeszcze w Polsce, a z tego co wiemy, także na świecie nie było, dlatego że na całej trasie wrocławskiego półmaratonu, jak i na starcie i mecie będziemy mieli koncerty muzyków klasycznych, a więc będziemy biegli przy Wagnerze, przy Straussie, przy Vivaldim, startowali przy choćby Walkirii Wagnera, natomiast finiszowali, no właśnie wybierzmy sobie jeszcze przy jakiej wspaniałej muzyce klasycznej. Czegoś takiego nie było jeszcze. Chcemy pokazać klimat Wrocławia nocą przy muzyce klasycznej z pięknymi oświetleniami, z pięknymi iluminacjami, do których między innymi udało nam się zaprosić projekt Wrocławskiej Politechniki, a więc projekt Piwo. Mamy nadzieję, że to są tak duże atrakcje, które spowodują, iż bieg we Wrocławiu nie będzie tylko zwykłym biegiem, bo tak naprawdę widzimy, iż na tym obecnie bardzo, ale to bardzo dużym rynku biegowym utrzymują się te biegi, w których nie chodzi już tylko i wyłącznie o bieganie. Biegać każdy może. Każdy może organizować bieg. Natomiast od nas organizatorów oczekuje się, że my oprócz samej bardzo dobrej trasy jesteśmy w stanie sprzedać atmosferę. Od piątku ruszają zapisy do półmaratonu i maratonu. Warto się spieszyć. Na dzień dobry oczywiście przygotowano promocję związaną z zapisami. Już ruszyły zapisy do wrocławskiego półmaratonu i maratonu wzorem ubiegłego roku. Chcielibyśmy, żeby tuż przed świętami już wszyscy biegacze wiedzieli, gdzie tak naprawdę w następnym roku będą mogli pobiec, więc zapraszamy wszystkich do zapisywania się do naszego biegu. Tym bardziej chcemy zaprosić wszystkich, żeby zapisywali się jak najszybciej, dlatego że w tamtym roku, jeżeli chodzi o półmaraton, limit już w kwietniu został wyczerpany. Pierwszą wielką biegową imprezą w mieście w 2016 roku, w której nie da się wystartować z marszu, będzie
półmaraton. W półmaratonie trasa zostaje bez zmian, może ewentualnie z drobnymi korektami związanymi z zaplanowymi remontami w mieście. Start jest ze Stadionu Olimpijskiego, meta także. Natomiast godzina startu jest tak naprawdę o godzinie 22. Chcieliśmy wypuścić, wystartować wszystkich zawodników wtedy, kiedy we Wrocławiu już jest po prostu ciemno. I tak jak nazwa biegu brzmi, nocny Wrocław półmaraton, więc chcemy od samego początku, czyli od startu do mety pokazać, jak pięknym miastem jest Wrocław, jak pięknie może być podświetlony i jak pięknie wrocławscy mieszkańcy chcą wszystkich, którzy do Wrocławia przyjechać, powitać. Coraz więcej mieszkańców Wrocławia i okolic biega. Czy to oznacza kolejne rekordy frekwencji podczas obu biegowych imprez w mieście? Jeżeli chodzi o półmaraton, chcielibyśmy w tym roku, ażeby 9 tysięcy osób zameldowało się na mecie. Jeżeli chodzi o maraton, wiemy o tym, że tutaj liczba maratończyków już tak gwałtownie nie rośnie i chcielibyśmy pobić rekord, który w tym roku osiągnęliśmy, a więc chcielibyśmy mieć przynajmniej 5,5 tysiąca osób na mecie, jeżeli chodzi o wrocławski maraton. Czwarty nocny Wrocław półmaraton i 34. Wrocław maraton odbędą się odpowiednio 18 czerwca i 11 września. Szczegóły na stronach internetowych obu imprez. Miły prezent jeszcze przed gwiazdką dla kibiców Impelu. Do drużyny powraca Agata Sawicka, reprezentantka Polski i czołowa zawodniczka zespołu. Przez długie miesiące tylko w telewizorze oglądała poczynania swoich koleżanek. Bardzo się cieszę, że już mogę być z zespołem, że już mogę zacząć normalnie trenować. Mam jeszcze praktycznie 3 zajęcia z rehabilitacji i na tym się kończy i po świętach już na stałe wracam do Wrocławia, także nie jest to dziwne, że jestem bardzo szczęśliwa. Impel zajął 3. miejsce po pierwszej rundzie. To pozycja dobra, tym bardziej, że zespół jest zbudowany od nowa, a forma Impelu rośnie. Myślę, że to jest dobre miejsce, jeśli chodzi o walkę w kolejnej części sezonu o wyższe miejsce. Mamy małą stratę do Sopotu. Ważne jest, żeby być drugim, trzecim po drugiej rundzie, bo potem się trafia na to drugie miejsce w rywalizacji w półfinale. Więc dla nas istotne i o to będziemy walczyli. Sezon myślę, że cały był dość bardzo intensywny, znaczy ta pierwsza część sezonu mam na myśli. Bardzo dużo graliśmy co 3 dni w Lidze Mistrzów i w Orlen Lidze. Było bardzo duże tempo, zarówno dla zawodniczek, jak dla nas, jako dla trenerów. Mieliśmy dużo rzeczy do przygotowania. Myślę, że w sumie z jednej strony cieszymy się, że liga troszeczkę zwolni teraz w najbliższych tygodniach. Mamy okazję trochę odpocząć, potrenować, a w styczniu znowu zaczynamy takie same tempo, jak mieliśmy wcześniej i kontynuujemy je w zasadzie prawie że do końca ligi. Sawicka wraca do drużyny więc w idealnym momencie. Miesiąc przerwy w grze o punkty pozwoli jej dobrze wejść w zespół i zgrać się z koleżankami. Mimo tego, że rehabilitację miałam bardzo ciężką i mocną, także czuję się bardzo dobrze, mocna. Teraz muszę popracować tylko nad stricte siatkarskimi zadaniami, ćwiczeniami i mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze i od stycznia będę mogła zacząć grać. Z powrotu Sawickiej bardzo cieszy się cały sztab szkoleniowy. Zawodniczka może być ważnym ogniwem zespołu od początku nowego roku. Powoli wraca do treningów. Przede wszystkim ta rehabilitacja jest mozolna, wymaga dużo cierpliwości. Agata już zrobiła duży krok, jeśli chodzi o taką rehabilitację ogólną. Teraz wszystko już jest, można powiedzieć, bardzo dobrze. Teraz tylko musi wrócić do siatkówki. To też będzie na pewno troszkę trwało czasu. Nie wiemy ile, ale życzymy, żeby było jak najszybciej. Sawicka ostatnie miesiące spędzała m.in. na analizie gry własnego zespołu. Widzi w poczynaniach drużyny spory progres, ale zapewnia, że w nowym roku Impel może być jeszcze mocniejszy. Myślę, że jest jeszcze sporo rzeczy, które możemy zrobić lepiej, bo mamy naprawdę bardzo dobre zawodniczki, bardzo doświadczone i myślę, że jesteśmy w stanie grać jeszcze lepiej, dać jeszcze więcej energii i mocy z siebie i myślę, że ta druga runda będzie jeszcze korzystniejsza dla nas. Impel w 2015 roku trenować będzie tylko do 20 grudnia. Do zajęć drużyna powróci po świętach. Liderkami zespołu są trenerka i zawodniczki. Panie w ringu z adrenaliny potrafią bardzo dużo. Reprezentują już nie tylko klub, miasto, region, ale też cały kraj. W 2015 roku o klubie było bardzo głośno. Był bardzo dobry w wykonaniu przede wszystkim dziewcząt w klubie Adrenalina. Mamy 2 reprezentantki Polski, Paulina Nowak i Agnieszka Matusiak są w kadrze. Paulina Nowak zdobyła Mistrzostwo Polski i reprezentowała nasz klub i Polskę na Mistrzostwach Europy Młodzieżowych. Agnieszka Matusiak ma brązowy medal na Mistrzostwach Polski i z bardzo dobrej stoczyła kilka mocnych walk zagranicznych na Mistrzostwach Śląska.
i rokuje to bardzo dobrze na przyszłość. Myślę, że w przyszłym roku dziewczyny również powalczą o czołowe miejsca w swoich kategoriach w kraju. Paulina Nowak ostatnio była za naszą zachodnią granicą, wyjechała do Niemiec, by trenować i walczyć. Takie wyjazdy dobrze wpływają na rozwój aktualnej mistrzyni Polski. Dobrze poszło, miałam zawodniczki cięższe od siebie na jednym sparingu, a na drugim to już był sędzia, ale jeden. Nie było nic punktowane ani liczone i miałam z wagą swoją 46 kg. Jedna z zawodniczek była w Niemczech, inna trenowała na zgrupowaniu seniorskiej kadry. Dostałam szansę, aby wziąć udział w zgrupowaniu kadry seniorskiej w Cetniewie. Jak poszło? No na pewno na pierwszy raz było to świetne doświadczenie. Można było się dużo nauczyć od dużo bardziej doświadczonych dziewczyn, które trenują boks. Treningi były dla mnie wymagające i na pewno dały bardzo dużo motywacji, aby pracować dalej, ponieważ trenerzy zwrócili mi uwagę na wiele szczegółów, na wiele rzeczy, które nadal są do poprawy. Więc następny rok mam zamiar intensywnie pracować i podciągnąć wszystko to, co tak naprawdę wyszło mi na tym zgrupowaniu. Ale adrenalina to nie tylko panie. W klubie ćwiczy m.in. dwóch utalentowanych zawodników ze sporymi perspektywami na przyszłość. Dołączyli do nas również bracia Wojtasińscy. Trenują z nami krótko. Mam nadzieję, że w przyszłym roku również zdobędą medale z Mistrzostw Polski. Nowi zawodnicy, którzy od niedawna trenują w adrenalinie, są bardzo zadowoleni z pierwszych treningów w nowym klubie. Ich efekty już widać. W tym klubie bardzo dobrze mi się pracuje. Trenerzy bardzo dobrze się zajmują. Jest bardzo dobre przygotowanie, co widać po dwóch walkach ostatnich z Ukraińcem. I teraz byliśmy na wyjeździe w Lwowie. Tak samo z Ukraińcem walka. I walka powinna być do przodu, lecz no było u nich, to wiadomo jak było. Ostatnie miesiące to przyzwoite występy drugiego z Wojtasińskich. Mateusz tak podsumowuje ten rok. Był całkiem niezły. Pojechałem najpierw na Mistrzostwa Dolnego Śląska, bo mieliśmy kwalifikacje na Mistrzostwa Polski. Miałem akurat tylko jedną walkę z chłopaczkiem, takim jakiś dużo walk nie miał. Dosyć łatwo sobie poradziłem, zrobiłem mu TKO w pierwszej rundzie i wygrałem. I od tego zaczęła się główna droga już dalej tam. Myśleliśmy już o Mistrzostwach Polski, z kim tam będę walczył, już mniej więcej wiedziałem, kogo mam na wadze. No i przygotowywałem się cały czas solidnie. Trenując naprawdę dawałem z siebie dużo i pojechaliśmy. Pierwszą walkę miałem eliminacyjną z chłopaczkiem też, takim nie za dużo umiał, ale bardzo dobry kondycyjnie. Udało się wygrać jednogłośnie na punkty. Potem w ćwierćfinale już miałem takiego trudniejszego rywala, bardzo też mocny kondycyjnie i fizycznie. Ale jakoś sobie z nim poradziłem też, popuszczałem go na nogach. Oczywiście bardzo ciężko było, ale się udało. W półfinale trafiłem na przykład chłopaka nie technicznego, ale raz od bardzo mocno fizycznego. W trzeciej rundzie mnie raz trafił, to też się przykwiałem, ale tak to walka była kontrolowana i też udało się wygrać. A w finale niestety zabrakło czegoś. Już trochę podmęczony byłem wszystkimi walkami, bo ja miałem trochę taką trudniejszą drogę od chłopaka, bo on był taki porozstawiany trochę. Ale postawiłem się mu, trener mówił, że i ja mogłem wygrać i ona, że on był trochę bardziej znany, to dali mu zwycięstwo, ale cieszę się z medalu, a rok zaliczam do bardzo udanego. Dla mnie był bardzo ważny. Wrocławski klub udowodnił, że potrafi pracować z młodzieżą. Adrenalina nie zamyka drzwi przed tymi młodymi, którzy chcą poznać smak boksu. To dyscyplina, która ma wiele walorów, zachęca do jej uprawiania Katarzyna Czuba-Wrońska. Boks jest sportem ogólnorozwojowym. Jest to sport, w którym rozwijamy nie tylko siłę fizyczną, ale również siłę psychiczną. Bardzo dobrze wpływa na młodych ludzi, którzy dopiero wchodzą w swoje życie. Nie chodzi tu tylko o zrobienie jakiejś kariery sportowej, ale o równomierny rozwój właśnie ciała i umysłu. Dodaje pewności siebie, dodaje takiej szczypty rywalizacji. Więcej o klubie na stronie internetowej adrenalina.wroclaw.pl. Wszystko zostało w programie dokładnie przemyślane. To na pewno nie kara dla dzieci. Te, które uczestniczyły w projekcie na zajęciach, czuły się doskonale, podkreślał w trakcie trwania projektu trener Multisport. Uczestniczyliśmy w dwóch poprzednich edycjach. Także to nie jest nowością w naszej szkole. Frekwencja zadowalająca, myślę, że 80%
Dzieci z przyjemnością przychodzą, nie są zmuszane. Jak widać, dużo im to radości sprawia. Dzieci biorące udział w projekcie przede wszystkim dobrze się bawiły, same jednak widziały też edukacyjne walory projektu. Codziennie ćwiczymy różne ruchy i techniki. Okres letnio-jesienny najmłodsi spędzali na wielu aktywnościach. Dominujący był futbol, ale pojawiła się nieoczekiwanie dyscyplina, która była równie popularna. Piłka nożna jest wiodącą dyscypliną i w tym roku zrodziła się fascynacja grą o nazwie Palant. Dzieci z bardzo dużym zaangażowaniem i chęcią chcą grać. Co zajęcia prawie pytają, kiedy i czy dzisiaj zagramy w Palanta. Także myślę, te dwie dyscypliny sportowe. Jeżeli pogoda na to pozwala, jesteśmy na zewnątrz. I tak jak wspomniałem, te dwie dyscypliny. Palant, piłka nożna, koszykówka. Trzy dyscypliny wiodące. W przypadku gorszej pogody wchodzimy na salkę i są albo zapasy, albo gimnastyka, czasami ping-pong. Młodzi chwalą sobie projekt. Chcieliby kontynuacji w kolejnym roku. To jest bardzo dużo interesujących rzeczy. Gramy w piłkę, w palanta i dużo gimnastyki jest przede wszystkim. Dzięki temu lepiej na WF-ie się uczymy. Lubię tutaj przychodzić, bo jest dużo zabawy i uczymy się więcej osparcia. Można się rozwijać i potem ciało jest szybsze. W różnych częściach regionu dzieci inaczej oceniały zabawę na powietrzu i w sali. Jedni wolą gry na świeżym powietrzu, inni konkurencje rozgrywane na parkiecie. Jak było w Skokowej? Zaangażowanie jest porównywalnie wysokie i na dworze, i w salce. Koszty związane z realizacją programu pokrywali przede wszystkim organizatorzy z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Operatorem projektu w naszym regionie była Dolnośląska Federacja Sportu.